Witaj na lądzie! Jej, dobra, teraz jestem tym. Zajebiste. Siła. Dobra. Co my teraz mamy? Jesteś mięsożercą. Poluj na zwierzęta, żeby je zjadać. Dobra. Znaki zapytania na naszej minimapie to są inne stwory. Tak, spotkasz nowy gatunek. Dobra. I teraz... nasza faza komórki, jesteśmy roślinożercą. Musimy zostać na motywie wszystkożercy, gdyż moja cywilizacja zazwyczaj jest cywilizacją handlową, gdyż podoba mi się możliwość kupowania układów i tak dalej. Aczkolwiek zazwyczaj większość niższe, ale nie musicie o tym wiedzieć. Dobra, znajdźmy sobie, odblokujmy sobie nowy element. Odblokuj nowy element, ptaszku. Jej, mamy kłapaczkę. Super. Dobra, a ziołogryz, a to tapir. Dobra, cześć misiaki, który u was jest alfa? Ty jesteś alfą, tak? Ty jesteś alfą, dobra. To zróbmy tak. No mogę nie zabić, to jest najgorsze. A, jednak go zabiłem. Prawie umarłem, ale go zabiłem. Swego mózgu do inteligencji. Okej, to teraz go ptaszku zeżli. Słodko. A jeszcze go mogę zjadać? Okej. I teraz wy mnie nie lubicie już, prawda? Ja sobie do was postrzelam. Powiem wam, że nigdy nie prowadziłem wczesnej cywilizacji na mięsożerce, gdyż zazwyczaj jestem pokojowym człowiekiem, ale myślę, że na potrzeby serii mogę to zrobić. Kłapaj, kłapaj zębeczkami. Smale. Tasek. Dobra, ja chyba muszę wybić całe gniazdo, żeby... Tak, jeszcze jedno muszę upolować. Podoba mi się motyw ze strzelania, można trollować. Muszę zrobić sobie odpowiednią przewagę, żeby później walczyć. Oh yeah. No i koniec zabawy. Gniazdo wymarło i to przez nas. Jesteśmy złymi ludziami. Złymi stworami. Dobra, ale jak widzicie, spadło i obniżyło nas do roli wszystkożerców, czyli najlepiej będzie, jak już w ogóle staniemy się wszystkożercami. Dobra, pobiegnijmy tam, bo tam jest kolejna nowa cywilizacja do spotkania. Jest to znowu jakaś cywilizacja pobrana od ludzi. Powiem wam, że ludzie w ogóle nie umieją tworzyć tych stworzeń i mnie to strasznie boli. Upoluj tyle stworzeń z gatunku. No dobra. Przyjmijmy mu HP, tak żeby miał tyle co my. Dobra. Ta walka jest bardzo niewyrównana przez to, że my strzelamy do nich jednocześnie z nimi walcząc, ale kto by się nadtrzymał. Nie jestem grzecznym ptaszkiem. Okej, możemy sobie pojeść. Może jakiś element nam się odblokuje? Nie, niestety nie, ale możemy sobie przywrócić HP na maksa. Dobra, jest wszystko w porządku. Weźmy kolejne stworzenie. Nie, ja jednak będę was atakował. Taż, czekaj. O, kość się obok mnie leży. Jak miło. Czy jestem za blisko, żeby strzelać? Już ściema. Only the biggest can survive in this world. Ahaha. Get ya. Wcinaj, spokojnie. Okej. Dobra, tu mam kość, więc ją otwórzmy. Zobaczmy, co jaki element znajdziemy. O, psia kostka. Nie przepadam za tym elementem zbytnio, ale... Ty! I tak nie uciekniesz. Okay.
Będę na ciebie pluł, jakby to nie brzmiało, ale będę na niego pluł. Dobra. Jej! Co to było? Żeby coś nade mną przeleciało? Nie, wyjątkowo nie. Dobra. Człapu, 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 człapu. Wybiłem kolejną osadę. Ale mało elementów, żeby ewoluować. O, tu jest moja osada. Widzę, że mam tu jakieś kostki, więc je zbierzmy. Tak naprawdę przejście cyklu ewolucyjnego tego teraz jest tym, jak nasza cywilizacja uformuje się na samym końcu. Wiecie, o co chodzi. Im więcej elementów przydatnych i tak dalej znajdziemy teraz, tym nasza cywilizacja, gdy przejdziemy do stref dalszych, czyli plemiennych, cywilizacyjnych i tak dalej, będzie bardziej rozbudowana, piękniejsza, ładniejsza i lepiej wykonana. Dlatego w sumie tej fazie rozwoju poświęca się najwięcej czasu, bo tutaj kształtuje się swój gatunek. O, koponoga. Egzoszkielet. Okej, okay. Jeszcze musimy upolować dwa te małe dziadostwa, więc je upolujemy. Dzień dobry. A, mogę szary wykurzyć. O Jezus Maria, ależ to wyglądało brutalnie. Jam, 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 jam. Wcinaj, wcinaj tego brzydala. Kto jest zrobił brzydala, trzeba zabić brzydala. To niezbyt rasistowskie. Mózg mi się powiększył? Oh yeah! W mózgu siła, twój stwór jest teraz nieco mądrzejszy i postawił pierwsze kroki na drodze do rozumu. Zdobywasz umiejętność zachęcenia sprzymierzeńców, by wstąpili do twojego stada i pomogli ci w dalszych zmaganiach z resztą świata. Oh yeah, oh yeah. Dobra. Zjedzmy coś jeszcze. Faza ta rozwoju pierwsza stwora, w sensie ta, ma... Nie, ja nie chcę z nim rozmawiać, ja chcę go zabić. Jak to brutalnie brzmi. Ja nie chcę z nim rozmawiać, ja chcę go zabić. Okej. Okay. Jami! Wcinać go! Jemy go! Jemy dziada! Dobra, muszę zaraz pilnować tego wszystkiego z tym wszystkożerstwem. Jej, przydałaby mi się morka wszystkożercy. Albo... On nie wiem, czy przypadkiem Nostapila nie jest wszystkożercą. W sensie to nie jest Nostapila, ale ja go tak nazywam. Okej, okay, dobra. Jesteśmy nadal jako roślinożerca. Nasz mózg tu wyewoluował. Znajdź partnera. Dobra, to jak oni nas kochają, to weźmy któregoś z nich i zachęćmy go do wstąpienia do naszego stada. Nie pamiętam, jak to się robiło. Aha, przez przypadek stworzyłem gody. Zazwyczaj naciskałem guzik i to był gody. A nie, jednak stworzyłem nowe, w sensie zapisiłem. Jezus, jak te małe śliczki wyglądają! Jakie są słodkie kulki! Nie, możliwość powiększania elementów i tak dalej tworzy po prostu takie niesamowite rzeczy. Powiem wam, że Spore jest jedną z niewielu gier, do której zachęciłem swoją mamę. Moja mama ma właśnie na komputerze zainstalowaną fabrykę stworków. O, dwułap, super. I bardzo lubię w nią grać. O, widzę, że to jest stwór Cecila i on mnie nie lubi. Nie wiem, czy wszystkie się rzucą do ataku, czy kiedy. O, co tam zaczął strzelać? O ty, zostaw mojego sojusznika. Zjemy cię. Zjemy cię. Zjedliśmy go. A ty nie jesteś głodny czy coś? Nie wiem, poszedł. Chyba nie wiem, jak tam z jego HP, bo on nie chce, żeby on mi nagle umarł. O, widzicie, on też wcina. Dobra, jedziemy alfę. Artyleria. A, poszedł skąd. Ja też go zasztormuję. I zjadamy dziada. Mój ptasi towarzyszu. O. Kaluso ma dwa sprint, jeden taniec, duża szybkość.
Kulaso Mat, kurwa. Nie, nazwy są też genialne. W sensie z moim komentarzem i z moim mało powściągliwym językiem. O, Machugator, super. To jest mało ambitne, ale... Cóż, mam nadzieję, że przywykliście. Czy znalazłem ręce? Nie, pancerne kości. To nie ręce. Choćbym chciał. Jo, jak ten go obiegł na wszystkie fronty. Dobra, ja sobie postrzelam do niego. I szakra! No. No coś się magicznie uleczyło. Ciekawe. Okej, czyli kolejna cywilizacja wymarła. A my nadal jesteśmy na towarzyskim. Te, da faku, powinniśmy spać tutaj. No właśnie, bo jestem zmienna. W sensie tak to ja szukam przyjaciół zazwyczaj, ale ja chcę być później kupiecki. Wiecie, wiecie o co mi chodzi. A zresztą może chcę być dobry. Może chcę tańczyć. I just wanna dance. Czy coś takiego. What the fuck? To źle wygląda. O, łapę znalazłem. Ale ja stąd idę. Stwierdzam, że jednak stąd idę. Bo cokolwiek to jest, wyglądało przerażająco. To się pewnie wiem co to. O, Jezus Maria, dlaczego one mają tyle życia? To się zabije je, ale... Zabiję. Ale sielo spędził, chłopie. O, fakt, całe stado mnie zaczęło bić. Całe stado mnie zaczęło bić. Cholera jasna. Cholera jasna. Zjedzmy dużego, zjedzmy małe. Dobra, ile mam życia? Mam 7 życia. Człapu. Oj, fuck them all. Dobra, misie, ja chcę tutaj sobie... Da fuck, chodź, mogę z tobą pogadać? Nie, z tobą nie mogę. Aha, okej, dobra. A, to nie jest mój dom, ja się tu mogłem tylko leczyć. Dobra, bo to jest mój towarzysz. Okej, właśnie ogarnąłem to. Musimy nasz ptaszek już nie będzie ptaszkiem, gdyż musimy mu dorobić łapki. No ale cóż. Przez jakiś czas był zielonym ptaszkiem z wielkimi oczami. Słodko. Nie. To oczy wyszły przesłodko. Z zamkniętymi wygląda też świetnie. Jej, fabryka stworów, czyli najfajniejsza rzecz w ogóle na świecie. Dobra, trzeba trochę przeedytować naszego stworka, gdyż mamy już troszkę nosków różnych. Roślinożerca, nie mam wszystkożercy przypadkiem. Nie, roślinożerca. I to kwadratowy. No dobra, szarża, ugryzienie. Nie poszaleję, lepiej będę śpiewał niż będę walczył, no nic. Damy ci świniolejek. Świniolejek, taki dosyć niezły świniolejek. Damy ci jeszcze jakieś oczka. Mega zegarki wyglądają fajnie. Chcesz mieć uszka? No to będziesz miał uszka. Czy możesz mieć uszka? Będziesz miał takie trąbki. O, trąbki są spoko. Trąbki ci damy jakoś w ten sposób. No. Ja, nie, głupszej rzeczy nie mogę zrobić, ale okej. Mięśnie łap, weź ma podlączki. Będziesz świnką z łapkami, jak się z tym czujesz? Źle? No ja też się dziwnie z tym czuję.
Dobra, trochę ci podniesiemy kręgosłup. Musimy bardziej taką pozycję konkretniejszą. Dupa w dół. I morda w przód. Dobra, i cię lekko podniesiemy tutaj. Tu ci lączki trochę poprzesuwamy. Też wyglądało jakoś tak w miarę logicznie. Te rzeczy ci trzeba pozdejmować. Dobra. Wyglądasz jak żaba. Taka dziwna żaba. Czekaj, ja te trąbki muszę ci trochę inaczej dać. O, teraz... O, damy ci to na boki, będziesz jak wyglądał jak mały szlek. O. Prawie jak szek. Ale ci oczy powiększymy. Z taką wielką żabką. Z tymi wielkimi oczkami. Dobra. Nie o to mi chodziło. Dobra. Panie Trąbalski, co tu możemy ci wydłużyć? Ryjek ci możemy wydłużyć. Nie, to ryjek ci damy taki mniejszy. Możemy ci jeszcze ryjek spłaszczyć albo rozszerzyć. No to miniera, a co daje ci to? To ci czoło rozsuwa. Nigdy nie używam tej twarzy w sumie. Dobra, mamy jakieś fajne łapki. Mamy jakieś fajne łapki do ciosów. Do ciosów mamy tylko jedne łapki. Flejtuchowiec, to damy ci flejtuchowca. To wygląda komicznie. I mamy buciki, dobra, do sprintu. Mamy nawet buciki do szarży. Końskie buciki do szarży, okej. To daje ci wszystko. Dobra, będziesz miał patatajki. Ja tylko te patatajki ci trochę muszę powiększyć. Trochę chyba przegiąłem, ale... O, wiem co ci zrobił. Zrobił ci takie wielkie nogi z tyłu. Okej. Dobra, ale poczekajcie. Dajmy go w ten sposób. Patrzcie, on już jest w tej fazie ewolucji. On już będzie normalnie chodził na nogach. Patrzcie, jaki to jest zaawansowany bielaczany twór. Dobra. Czekaj. No. Nie, chyba przygiąłem. Czekaj, obsuniemy ci twarz trochę dół. O, patrz, tak, tak będziesz bega. Ale łapki ci damy trochę w ten sposób. Dobra. Jezus, nie, ale te nogi wyglądają przekomicznie. Dobra, jest skok, spaker, jeszcze mu tu mięśnie zrobimy mu na łapach. Patrzcie, to jest prawdziwy morderca. Po tym poznacie mordercę. Trochę mu zwiększymy rozstaw tego, bo mu się to skleje wszystko. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało podczas schodzenia. Nie, no nie wierzę. Bielak, co ty tworzysz? Nie wiem, nie mam pojęcia, co ja tworzę. Cios, cios, splunięcie. Dobra, to ci damy splunięcie. Będziesz miał na ramienniki plujące. Oczywiście je zmniejszymy, bo why not? Damy ci kolce na rączki, żebyś się cieszył tym. Nie, odchylenia nie chcę, problemu też nie chcę. Odchylenie. Nie chciałem nóg! Dajmy ci takie nogi, będziesz hardcore'owo chodził. Dobra. To chciałem. Dajmy ci to w formie takich fajnych szponów. O właśnie, o to mi chodziło. Dobra. I splunięcie mam już ustawione, a z tego co wiem, te różne rzeczy się nie stakują. Więc wątpię, bo on zadał jakoś więcej obrażeń i tak dalej. Mam tu te nowe elementy, ale nie wiem, czy mi to coś da. Nie, bo to są te elementy z poprzedniego trybu ewolucji. Okej, skrzydła. Skrzydła są najważniejszą w sumie rzeczą w tej grze. Postać ze skrzydłami jest o wiele lepsza niż zwykła, szczególnie w tym etapie, na którym teraz jestem, gdyż mobilność jest jedną z ważniejszych rzeczy teraz. Coś nie mogę ich dobrze ustawić, tych skrzydeł, i mnie to bardzo iletuje. No tak, seems legit, nie, ale mnie to nie satysfakcjonuje. Na rączkach ci też te skrzydełka w ten sposób. No to jest wasz kolor, to są najgorsze skrzydełka jakie są. Niestety. Dobra, niech one nie, nie no, nie mogą być, no muszą być jakoś w ten sposób. Kurzyny się obracają? Nie. Dobra, poczekajcie chwilę, zrobimy tak. No, mniej więcej o to mi chodziło. Dobra, czy muszę użyć innego po prostu podklętła. Dobra. I damy was tak.
Będzie dziwnie wyglądały podczas latania, ale przynajmniej teraz. Aha, i wykorzystałem swój limit, tak? Aha. No dobra, no ale w sumie to mi na razie wystarczy. Mogę jakikolwiek element jeszcze dodać? Mogę któryś z tych tanich elementów dodać, któryś do wyglądu. Drugiej paszczy to ci nie dam. No dobra, misiu. Jeszcze cię przemalujemy, żebyś był się czuł jak kolejny poziom ewolucji. Ja lubię skorzystać z tych gotowych trybów, bo te stwory fajnie są zestawione, te połączenia kolorystyczne. Można naprawdę stworzyć fajne rzeczy bez większego wkładu swojej inwencji. Wygląda to ładnie, czyli robi to, co ma robić. Nie, ty jesteś za mało taki. O! Ty wyglądasz w miarę sympatycznie. Ale nie po... Lostarko mi się nie podoba. No, właśnie. Widziałem, że coś jest nie w porządku. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał. Mhm, dobra. A wznieś się... Nie, nie chciałem, żebyś skakał. Chcę, żebyś skoczył, tylko... Dobra. A jeszcze, gdzie było latanie? Chyba zapomniałem, gdzie to było latanie. No dobra. Może tu gdzieś było latanie? Śpiew, kichu, świt, odbijany, gimnastyka. No tak, jesteś bossem. Dobra, weźmiemy go. Podoba mi się w swojej aktualnej postaci. Jej, jajeczko się urodzi. O, migracja.